Chciałem powiedzieć, że zanim poznałem pana Maćka Kurzejewskiego, to byłem przekonany, że to jest naprawdę bardzo, że nie używa brzydkich wyrazów. Potem się okazało... I to jest bardzo dobry początek. Serio? Naprawdę tak myślałeś? Tak myślałem. Podcast, wideo podcast Kasia Cichopek, Maciek Kurzajewski, Robert Motyka. Dzień dobry. To już państwo wiedzą, drodzy słuchacze i widzowie, kto jest naszym dzisiejszym gościem. Skoro Robert nie wiedział, że ja przeklinam, to mnie na początku jego znajomości z nim wydawało, że on w ogóle nie jest śmieszny. A później okazało się, że to jest... Tak? Zwykle zabawny facet. Tak. Słuchajcie, zanim przejdziemy do rozmowy, to bardzo prosimy, żebyście polubili nasz kanał, żebyście zasubskrybowali nasz kanał serio i oczywiście komentowali i byli z nami do samego końca. Zanim, panowie, przejdziecie do rozmowy, ja się czuję zmęczona w tej rozmowie. Ile lat się znacie? Ile lat się znacie? Od ilu lat? Od wielu. Tak. Ile kilometrów przebiegliście wspólnie? Nie, ja muszę powiedzieć, że i chyba już o tym kiedyś mówiłem, że Maciek, ty byłeś taką... No ty byłeś takim zapalnikiem do tego, że ja zacząłem biegać maratony i zacząłem myśleć o tym poważnie, bo pamiętam, kiedy nieśmiało skierowałem do ciebie kiedyś pytanie. Nie wiem, czy to pamiętasz. Ja to pamiętam. Śmiało, oczywiście. Bardzo ładne. Dlaczego? Co z tymi maratonami? Dlaczego te maratony trzeba biegać? Warto i tak dalej. I ty pamiętam gdzieś w studio telewizyjnym powiedziałeś mi: słuchaj, przebiegłeś już maraton? A ja mówię, że nie. To zobaczysz, co się stanie na mecie. Jak już przebiegniesz, to się wtedy spotkamy i przegadamy temat. Pamiętam, tak dokładnie powiedziałem. I to wtedy pykło. Mhm. Tak, ja pamiętam, że jak już przebiegłem linię mety, to pierwsza moja myśl, muszę z Maćkiem pogadać o tym, co się wtedy dzieje. No i od tego się zaczął cały ten bałagan z bieganiem. To już wiecie, że Robert Motyka to jest biegacz, maratończyk, ale gdyby ktoś tego nie wiedział, to powiem również, że to jest człowiek sceny, kabareciarz, człowiek instytucja, człowiek telewizji i radia. Czy jeszcze mogę coś dodać? Bardzo lubię, jak mnie tak zapowiadasz. A nawet momentami trener mentalny, odnoszę takie wrażenie, chociaż o tym mentalu to my rozmawiamy na podwyższonym tętnie, prawda? No panowie, tak. Przygotowałam dla was pewne ćwiczenie. Mhm. Oj, uwaga. Serio? Dobrze się zaczyna. No. Powtarzajcie za mną. Ha. 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 Ha, 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 ha. Najszybsze ćwiczenie, jak poprawić sobie humor. Ale dlatego wychodzę z tego ćwiczenia, ponieważ jestem bardzo ciekawa, czy ty na co dzień też jesteś taki uśmiechnięty, czy humor, dowcip, śmiech towarzyszy ci od pierwszych chwil po obudzeniu się. To, ale to też nie jest tak, bo to jest takie... Każdemu się wyobraża, że jak ja jestem komikiem, estradowcem, na scenie od 20 lat wygłupiam się z kabaretem, to na co dzień też muszę być tak, właśnie, tak pozytywnie tak cały czas myślą. Nakręcony i przede wszystkim, no to często spotykam się z ludźmi, których spotykam na przykład w taksówce, albo na przykład w teatrze gdzieś, albo na ulicy, w urzędzie. Mhm. Każdy jest przyzwyczajony do tego, że jak wchodzi kabareciarz, za chwilę będzie jakiś żarcik. Że broń Boże, nie mogę mieć gorszego dnia. Nieważne, że wstałem lewą nogą, że wróciłem z trasy, że jestem trochę niewyspany. No każdy ma też swoje problemy, a pogoda, a ciśnienie i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie ma tego. Muszę być cały czas uśmiechnięty. I ja na początku z tym bardzo walczyłem. Mhm. No bo to jest jakieś takie oczekiwanie względem tego, że to jest ten z kabaretu, na pewno zaraz będzie śmiesznie. Mhm. Więc na początku trochę się z tym jakoś nie zgadzałem, a teraz już wiem, że po prostu tak trzeba. I to też jest, to tak, że nie, że na siłę, że jestem sztuczny, ale też jakby znamy się, wiecie, że jak zawsze gdzieś wchodzę, mam taką naturalną potrzebę, żeby już coś zagadać, porozmawiać. Ale nawet to wynika z twojej osobowości, wiesz, jesteś bardzo otwartym człowiekiem, zawsze uśmiechniętym i szukasz w ludziach pozytywów. Ja przepraszam, że na początku powiedziałem, że wydawało mi się na początku naszej znajomości, że ty nie jesteś tak śmieszny, jak jesteś w rzeczywistości. Ale ja ci powiem dlaczego, wiesz co? Ja cię chciałem tylko zapytać o jedną rzecz. Czy ty miewałeś takie wątpliwości, że rzeczywiście nie jestem śmieszny albo jestem za mało śmieszny? Nie. Akurat w kabarecie, w którym jestem przez 20 lat, pierwsza zasada i nadrzędna zasada to jest zespół, czyli działamy zespołowo. Mhm. Każdy wie, co ma robić i każdy ma swoją działkę do zagospodarowania. Czyli jest ten, który na przykład ma najlepszą fizkomikę i na niego wszyscy gramy. Tak jak na przykład jest The Police, jest Sting, no to... Frontman. Jest tam. Mhm. Więc ja przez długi czas byłem osobą, która grała na frontmana. To jest bardzo poważne i odpowiedzialne zadanie. Jeżeli to jest trudne, żeby tyle ego zmieścić na jednej scenie i żeby oddać przede wszystkim zrozumieć mechanizm działania teamworku, czyli tego zespołowego działania, żeby to było śmieszne. Czy zdarzały ci się jakieś takie sytuacje, że ego twoich kolegów albo osób, z którymi byłeś na scenie, nie pozwalało do końca na to, żeby... Ostrożnie, Kasia. Ostrożnie. Każdy ma swoje ego. Ja myślę, że każdy artysta, kto wchodzi na scenę, nie mówię, że to jest jakiś rodzaj próżności, ale to jest rodzaj
jakby pokazać, to jest jak wchodzisz i pokazujesz swój kolorowy pióropusz. Każdy, kto wchodzi, chce tej akceptacji. Mhm. Nie robimy tylko dlatego, prawda, żeby się tutaj pokazać, nie jesteśmy próżnymi, ale mimo wszystko każdy ma swoje ego i też chce się pokazać z jak najlepszej strony, ale też trzeba zrozumieć, że w zespole, żeby on dobrze funkcjonował, musi być ten podział ról. Mhm. Zawsze się odwołuje do sportu i do piłki nożnej, że wiadomo, że Robert Lewandowski strzela bramki, ale ktoś musi to wypracować. Mhm. Skądś ta piłka musi pójść. Czyli musisz znać swoją pozycję, używając języka sportowego, tak. I musisz znać swoje miejsce w szeregu, używając już języka szeroko dostępnego dla wszystkich. Tak. Tyle tylko, że no trzeba podchodzić właśnie w ten sposób, ze świadomością tego. Świadomość siebie. Musisz mieć tę świadomość, jaką rolę spełniasz w zespole. Na scenie zgromadzi się kilka osób z niezwykle wybujałym ego. Nie mogą wszyscy nagle razem robić w jednej linii. To jesteś takim człowiekiem, który jest w stanie odpuścić dla dobra zespołu, dla dobra przedsięwzięcia i projektu. Tak. Zrobić krok do tyłu i powiedzieć, ok, ja mu oddaję pole, jedź chłopak. Bo to jest ważne, bo to nie jest mój solowy projekt, to jest projekt, to jest zespół. Jest kilka osób, wszystkich łączy nas pewna wspólna myśl, może misja, nie wiem, poczucie humoru, rozumiemy się, więc też wiemy, że żeby to było dobre, musimy ze sobą rozmawiać, rozumieć się i każdy musi, no to jest... Niedawno obejrzałem taki dokument We Are The World chyba. Tak! I tam ego zostawia się przed drzwiami. To jest wspaniały dokument. W jednym pomieszczeniu gromadzą się najwięksi. 40 największych gwiazd muzycznych tamtego czasu, lat 80. Teraz jak zrobić, żeby w ciągu jednej nocy nagrać piosenkę i żeby, no mamy Bruce'a Springsteena, Tina Turner, Bob Dylan, prawda? Każdy chciałby śpiewać te partie wokalne solowe. Nie mogą zaśpiewać, bo przecież nie ma na to czasu. Jak to wszystko pogodzić? Trzeba zrozumieć dlaczego, no tak, po ale co, w tym jak wypadku? Jest cel. Quincy'ego Jonesa. Tak, ale to była mądrość producenta, dyrygenta akurat w tym projekcie. A u was, kto przydziela te role? Jak skompletowaliście zespół, który działa, funkcjonuje na scenie? To jest moim zdaniem klucz do sukcesu, bo to, że sobie poradzicie na tej scenie, to jest wiadome. Ale od drugiej strony, jak zbudować taki projekt, żeby on zażarł i żeby nie było nieporozumień w zespole, żebyście wszyscy rozumieli projekt w ten sam sposób. Kluczowy jest podział obowiązków. Kluczowy jest też świadomość tego, jaką się ma amunicję. Co potrafię, a czego nie umiem. Żeby się nie pchać tam, gdzie nie potrafię. Żeby robić rzeczy, które wychodzą mi lepiej niż kolegom, ale to nie znaczy, że jestem od nich lepszy. Mhm. Ja myślę, że to jest... W tę stronę, że nie jestem lepsza, co w momencie, kiedy czuję, że o rany, jestem gorszy, nie wiem, oni lepiej sobie radzą. Miałeś kiedyś takie chwile zwątpienia? Nie. Oczywiście od 20 lat, kiedy się pracuje w zespole, gdzie spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu. Ja ostatnio się zastanawiałem nad tym, że chyba więcej niż z rodziną spędzamy, no bo to jest i w busie. 8 godzin jedziemy, gramy 2 godziny, potem często wracamy. Hotel, estrada, wspólne śniadania, no bo wiadomo, że w ten sposób łączymy się ze sobą bardziej, spędzając ze sobą czas. Albo biegamy, albo gramy w tenisa. Chodzi też o to, żeby rozmawiać o trudnych rzeczach. To nie jest tak. Ja jestem zwolennikiem tego, że nie wolno zamiatać pod dywan jakichś tematów, które są... Ktoś może się poczuć na przykład, dlaczego ja tak mało gram, albo dlaczego ja mam kwestie nieśmieszne. Pogadajmy o tym. Ale to ważne jest nie przegapienie tego momentu, kiedy to się wydarza, kiedy komuś być może oddaje się zbyt dużo pola. Trzeba o tym mówić i ja mam taką politykę, że jak schodzimy ze sceny, zawsze przywijamy sobie piątki i mówimy sobie, że było fajnie, albo że na przykład mogło być lepiej, bo różne są okoliczności przyrody. Gramy na przykład tak, jak graliśmy niedawno, jest godzina 14, jest niedziela. I przychodzą Państwo do Domu Kultury. Gramy tak wcześniej, bo jeszcze mamy na przykład jeden spektakl. I wiemy już, że może być trochę chłodniej, no bo jest ktoś zjadł obiad albo nie zjadł, przyszedł. Ta publiczność może jeszcze nie być tak rozgrzana. Albo gramy w miejscu, które jest wytłumione, nie czujemy tych reakcji od ludzi, więc też się troszkę spinamy, prawda? Trzeba mieć świadomość tego, gdzie się jest i co się dzieje. I mieć przede wszystkim zaufanie do partnera. W tej chwili jak gram z Jarkiem Pająkiem, który dołączył do nas całkiem niedawno, to jest człowiek, który dołączył do nas 3 lata temu, ale na estradzie jest od 2004 roku, więc ma gigantyczne doświadczenie. I mamy do siebie po tak krótkim czasie, udało nam się uzyskać takie wzajemne zaufanie. On jest, jeśli chodzi o fiskomikę, doskonały. Więc ja, z racji tego, że jestem od początku w kabarecie, nie pcham się na jego miejsce, tylko jestem trochę z boku i pełnię rolę taką, no na przykład mam
nie wiem, no, mogę zagrać rolę, jestem do nich predysponowany, konferansjera, urzędnika i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak piszemy teksty, kładziemy ten tekst, on jest skończony, to rozmawiamy, kogo byś chciał zagrać, kogo ci, która postać jest ci bliższa. Nie szarpiemy się na zasadzie, przepraszam bardzo, bo tutaj jest więcej i śmiesznie, to ja bym to wziął. Nie. To jest, czyli nie ma wyścigu, tak? Nie ma wyścigu, to... bo gramy do jednej bramki i trzeba to, jeżeli się to zrozumie, oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że w trakcie gry czasami, a raczej częściej, to się wszystko zmienia, bo kiedy zakładaliśmy kabaret, to ja, to było 20 lat temu, to ja byłem trochę innym człowiekiem. Fiuk ździł w głowie, prawda? Jeszcze rodzina gdzieś tam taka, no i bardziej kariera, tylko tak zróbmy. Ale na takie nie działania byłeś bardziej otwarty wtedy, czy bardziej zamknięty? Ta otwartość przyszła z czasem, z doświadczeniem, ze świadomością. Tak, doświadczenie, bo na początku jest beztroska, absolutnie. Proszę bardzo, jedziemy, róbmy. Ale już wolna głowa i wszystko. Dzisiaj jesteś dojrzałym mężczyzną, który ma swoje doświadczenia też w życiu prywatnym, trudne doświadczenia. Jak zatem utrzymać cały czas tak wysoki poziom energetyczny? Jak zatem cały czas utrzymać pozytywny vibe w sobie, w środku, bawić publiczność, kiedy gdzieś w środku, w sobie, walczysz z najgorszymi możliwymi tematami, z jakimi człowiek może w życiu się spotkać. Z chorobą, z wypadkiem, z wypaleniem, z rozłąką. Tak. Absolutnie ze wszystkim. Po tym wszystkim, co my usłyszeliśmy i przeczytaliśmy w przeróżnych wywiadach z tobą, to właściwie można byłoby określić cię też jednym słowem. Hiob. Wiecie co? Myślę, że kluczem do tego jest to, żeby doceniać to, co się ma. Ja, to nie jest żart, serio, każdy poranek zaczynam, zawsze zanim wstanę z łóżka, wyciągam rękę i tu jest pięć palców i mówię sobie na głos, zanim wstanę z łóżka. Wymieniam sobie na głos pięć rzeczy, za które jestem wdzięczny, zanim zacznę dzień. Czyli, że mam rodzinę, dach nad głową, że zdrowie, że moja córka idzie do, teraz będzie pisać maturę, że mam świetną pracę i codziennie dokładam sobie, wymieniam jakieś inne rzeczy. To mnie też utrzymuje jakoś w pionie, że doceniam, że mam, że mogę. Tak nie. Jest ze wszystkim. Trudności, które się pojawiają, one są naturalne, bo takie jest życie. Takie jest życie. Ktoś, kto kiedyś, kiedy rozmawiałem z nim o tych swoich gdzieś tam problemach, które nawarstwiały się, powiedział, że to jest tak, jakbym stał na budowie. Co podnoszę głowę, to spada mi jakaś cegła na głowę. Oczywiście, że tak, ale w końcu to się wybuduje. Popełniam gdzieś błędy po drodze. One są nieuniknione. To nie jest tak, że popełniam błąd, zrobiłem coś źle, a potem przez kolejny czas żałuję, że tak zrobiłem. Nie. Biorę ten błąd, tą pomyłkę, niesforne zachowanie jako doświadczenie na przyszłość, żebym drugi raz tego nie zrobił. Nie uważam się za kogoś, kto jest nieomylny. Jestem tylko człowiekiem. Jeżeli popełniam jakieś błędy albo zrobię komuś przykrość, naprawdę potrafię powiedzieć, przepraszam, to jest moja wina. Kiedyś tak nie było. Myślę, że to jest kwestia też dojrzałości. Pewnych oczywiście doświadczeń, trudnych mocniejszych, doświadczeń. Trudnych, traumatycznych w związku z moim życiem. Pewno i ego, które miałem gdzieś wystrzelone, bo wiadomo, taka jest popularność. Ona też się rządzi tym, chodzi o to, jak teraz złapać tę popularność, żeby nie zwariować. Ja wciąż, mimo tego, że mam 50 lat, uważam, że jestem fajnym chłopakiem z Sieniawy. I idę w świat z tym, co dali mi rodzice. Czyli czym skorupka za młodu nasiąknie. Tak. Oczywiście mam też swoje doświadczenia. Ludzie mnie też zbudowali, pozytywni, wokół których staram się być i razem z nimi tworzyć jakieś projekty, słuchać mniej, chociaż jestem gadułą. Bardzo uwielbiam, lubię spotykać się z kimś, kto jest mądrzejszy ode mnie w danym temacie, zapytać i posłuchać. Takie było nasze pierwsze spotkanie. Wiedziałem, że ty biegasz, że wybiegałeś wszystkie maratony świata. Chciałem się dowiedzieć, a nie chwalić na zasadzie, że ja, no Maciek, bo ja też tam biegam taką piątkę tutaj na Wale Miedzyszyńskim gdzieś. Chciałem się dowiedzieć. I tak jest w każdej dziedzinie. Ty masz ogromnie dużo pokory w sobie, co jest o tyle dziwne, że robiąc to, co robisz, no ta pokora, nie wiem, czy nie jest jakąś, jakiegoś rodzaju przeszkodą. Tak. Wiesz co, podchodzę z pokorą do wielu projektów, rzeczy. Oczywiście nas też trzeba stawiać jakieś granice, ale całkiem niedawno spełniło się moje największe marzenie, czyli że mogę gram w teatrze. Marzyłem o tym od szkoły średniej, nie udało mi się w szkole teatralnej, potem było radio, kabaret, praca z ludźmi, trochę telewizji i nagle jestem w teatrze. Dostaję propozycję grania w Teatrze Kapitol od Olafa Lubaszenko. Absolutnie, nawet nie potrafię tego wypowiedzieć, jakie to jest ogromne szczęście.
moja pierwsza myśl była taka, kiedy poszedłem do teatru, nie, że ja jestem już tym facetem, który od 20 lat niejedno na scenie robił, z kim to ja nie pracowałem. Mikrofon taki, może taki, bez mikrofonu, proszę bardzo, z karteczką, bez karteczki, zaśpiewać, zrobić szpagat, absolutnie zostawiłem sobie to za drzwiami. Podszedłem do tego z pokorą, bo tylko w ten sposób mogę się czegoś nowego nauczyć. Wręcz, chociaż wiem, że już tak się nie robi w teatrze, pytałem aktorów, słuchajcie, gdyby się zdarzyło, bo gramy farsę, komedię, jak to się gra, bo ja nie wiem. Nikt mi nie powiedział. Wiem, że sobie wzajemnie uwag nie dajecie, proszę o takie uwagi. No to powiedzieli, że na przykład głośniej stawiaj głos, albo szybciej, rytmicznie, bardziej, coś. To jest właśnie piękne. Czy ta szkoła? Ta pokora powoduje, że mogę się trochę na skróty szybciej nauczyć. No bo oczywiście... No ale najlepsza nauka to jest na żywym organizmie. Jesteś na scenie tu i teraz z ludźmi, którzy znają ten fach i uczysz się od nich. Tak. Wchodzisz w ten, ale to też fajne, że oni ciebie zaakceptowali, mimo, tak jak sam powiedziałeś, braku wykształcenia teatralnego. Oczywiście, wiesz, ale myślę, nie było tutaj bariery żadnej? Myślę, że byłaby przeszkoda. Ona by się pojawiła naturalnie, gdybym przyszedł i powiedział, halo, to ja. Będziemy teraz robić teatr? Róbmy teatr. Nie, no bo ja nie umiem tego. I myślę, że ta pokora akurat tu, na tej płaszczyźnie, ona mi bardzo pomaga. Bo ja chcę się uczyć. Trochę pójść na skróty, bo nie uczyłem się tego teatru. Ale też masz świadomość tego, bo jesteś człowiekiem otwartym. Z otwartymi horyzontami. Tak. I masz świadomość tego, że stawiając siebie w roli początkującego aktora, ale z ogromnym doświadczeniem estradowym, zupełnie spokojnie możesz to robić. Dlatego, że jak patrzymy na standardy zachodnie, świata zachodniego, choćby Hollywood, to tam liczba osób z wykształceniem stricte aktorskim jest zdecydowanej mniejszości. To są ludzie, którzy mają talent, są pracowici, mają iskrę bożą i mieli dużo szczęścia. Ale nie mają... A my, tak, a u nas powiedzieliby, no ale nie mają papierów, nie mają wykształcenia aktorskiego. Ja wiem dokładnie, o czym Maciek mówi. To jest coś, z czym ja się mierzę przez całe swoje życie. I myślę sobie... Ile to jest lat? 23. Papier to jest jedna rzecz, ale myślę sobie, że o to, o czym powiedziałeś, że chodzi o to, że ja mam tę świadomość, że mam doświadczenie. Potrafię ograć tremę. Wiem, co to jest stres, jak z nim walczyć, jak to ograć i jak się zachować, co mam zrobić z ciałem na scenie, estradzie podczas wystąpień na żywo i tak dalej. Na wielu zapanowanie nad tymi rzeczami, nad którymi ty panujesz, jest zdecydowanie trudniejsze od samej gry aktorskiej. Tak, ale teraz wiem, czego nie mam. Nie mam warsztatu. Tego, który jest potrzebny, żeby wyjść w teatrze i zagrać spektakl. Ale masz coś jeszcze innego. Ale tego się możesz nauczyć właśnie podczas pracy na żywym organizmie. Podchodząc tylko z pokorą. Tylko z pokorą. Ta. Oczywiście, no, to jest najlepsze podejście do życia. Natomiast masz jeszcze coś. Masz sceniczną czutkę. Wiesz, co w żargonie zażre, a co nie. Co się sprawdzi na scenie, gdzie możesz szmerek jakiś od widowni wyciągnąć. Umiesz to zrobić i umiesz też pracować w zespole, a to jest ogromna wartość, bo żeby taką farsę postawić na scenie, musi być teamwork, muszą być rytmy. Wystarczy, że jedna osoba troszeczkę ściągnie kołdrę w swoją stronę, zagra na siebie i tym samym po prostu już będzie fałsz, już publika tego nie odbierze w ten sposób, w którym mogłaby odebrać. To jest wielka sztuka, żeby wejść do idealnego mechanizmu, jak w szwajcarskim zegareczku. I trudność akurat w moim przypadku polega na tym, że praca na estradzie w kabarecie, czy robiąc stand-up, polega na tym, że ja jednak mówię do ludzi, patrząc im w oczy. No tak. Budujemy tą relację i ja żądam dialogu wręcz. W teatrze widzowie tylko przyglądają się temu, co my robimy. Oczywiście. Prawda? Więc to była dodatkowa trudność dla mnie. A jak schodzisz ze sceny, nieważne, czy to jest farsa, czy to kabaret, i nie otrzymałeś tej reakcji, na którą liczyłeś. Są pewne rzeczy zafiksowane na scenie, możesz się spodziewać reakcji. Sprawdziło się to w wielu miejscach, nieważne w której części Polski. I jest moment, że to nie działa. Coś się wydarzyło, publiczność nie odebrała tej energii. Schodzisz w kulisę i myślisz sobie, Boże, zrobiłem coś nie tak? Czy myślisz sobie, sztywna widownia. Gdzie jest twoje umiejscowienie kontroli? Słuchaj, już ci powiem, to jest świetne pytanie. Zacznę od tego, że trzeba być przede wszystkim pewnym siebie, pewnym tego, co się robi i absolutnie nie mogę mieć w głowie wątpliwości, że coś robię źle, a nie daj Boże robię to źle. W teatrze, na scenie, w kabarecie, na estradzie zawsze, powtarzam zawsze, bez względu na to, jaki mamy dzień, czy jestem niewyspany, czy zestresowany, jak się wychodzi na scenę, zawsze jest to 100%. I w momencie, kiedy, tak jak mówisz, coś nie zadziała, w sensie publiczność nie reaguje tak na te żarty albo gdzieś przeszła bokiem obok tego,
nie doszukuje się nigdy, że publiczność jest gorsza, może było ich za mało, może byli w gorszym nastroju. Pierwsze co robię, to szukam i od razu wiem, mówiąc swoje kwestie, tak jak gramy tą w teatrze teraz i mam, jestem w pierwszym i w drugim akcie, właściwie cały czas jestem na scenie, odziany tylko w bokserki, to jest w ogóle też kolejna historia. Panie nie narzekają podobno. Wiem od razu, co powiedziałem słabiej. To jest jednak tak. Odbierasz to do siebie. Jesteś wysoko wrażliwy, tak wiem, myślałam, że ale, tak ale też czuję, że na przykład mam tutaj świetny żart i wiem, że muszę go powiedzieć w rytmach i zakończyć, tak jak mi powiedział Stanisław Banasiuk, aktor z Teatru Kapitol. Słuchaj, masz świetne zdanie zakończone świetnym żartem. Powiedz to tak, żebyś zebrał nagrodę od publiczności. Bo mówisz to tam na końcu za cicho. To jest świetna uwaga. Ja od tego momentu mówię ten żart tak, jak trzeba i on działa. No właśnie. I jeszcze jedna sprawa. Czy są momenty, kiedy potrafisz odpuścić, kiedy idzie aż za dobrze? Pytam o to, czy potrafisz odpuścić, bo sprawdzasz się w roli aktora na scenie, kabareciarza, ale też człowieka, który funkcjonuje w kontakcie z publicznością. Czasami również opierając się na własnym słowie i własnych pomysłach, masz mnóstwo żartów i kiedy dociskasz tę publiczność kolejnymi żartami, to można pójść za daleko. Tak. Ona już, można ją rozłożyć, będzie leżała na podłodze i nie będzie w stanie wstać. Masz tę umiejętność, żeby wyczuć ten moment, tak, że cię nie poniesie ponad miarę. Oczywiście, że tak. To nie jest tak, że ona mi się nagle ta umiejętność pojawiła. Mhm. To się pojawiło na przestrzeni tam kilku lat i oczywiście doświadczenie. Wcześniej było tak, że jak dociskaliśmy żart maksymalnie, no i krok za daleko już jest niedobrze. Mhm. Więc teraz już czuję ten moment, kiedy muszę przestać, żeby jednak został niedosyt. Tak. Żeby nie przedobrzyć. To jest bardzo ważne. Sztuka. To jest w ogóle praca z energią. I właśnie a propos energii, bo to jest ciekawe. Poniekąd wykonujemy podobny zawód, ja też w teatrze występuję. Wiem, ile prądu, przynajmniej mnie, kosztuje bycie na scenie. Wyładowuję się totalnie, po czym wracam do hotelu i jestem jak warzywko. I jestem przekonana, że masz bardzo podobnie, bo ta w ogóle praca generuje dużo energii. Kiedy wracasz z takiej trasy do domu, to jaki jesteś w domu? Jak funkcjonujesz ze swoją rodziną? Czy dajesz im też swój prąd, swoją pozytywną energię? Czy to jest właśnie moment, że ty się podłączasz do kontaktu i ładujesz akumulatory? Albo do respiratora. To się zmieniło, bo na początku, przyznam szczerze, że po takiej trasie, a graliśmy, właśnie na początku, kiedy chyba się nie spodziewaliśmy się takiego wybuchu popularności, nagle gramy 30-40 koncertów w ciągu jednego miesiąca. To jest wykańczające. Tak, po dwa, po trzy jednego dnia czasami, zaczynając tam na przykład od godziny 13, kończąc o 22:30. Więc chcieliśmy się, mówiąc kolokwialnie, po prostu jakby nachapać jak najwięcej, bo myśleliśmy, że to może jest tylko na chwilkę. Mm-hmm. Więc ja przyznaję, że to był taki moment, że jak wracałem do domu z takiej trasy, te trasy teraz powiedzmy są od czwartku albo od piątku do niedzieli, ale kiedyś jechałem na przykład na 10 dni, nie było mnie w domu, albo za granicę jechaliśmy na 2 tygodnie. To było coś, nie wyobrażam sobie, że teraz, że coś takiego robię, więc jak przyjeżdżałem, to byłem kompletnie wypompowany, zero energii, plus to, że po prostu rzeczywiście miałem kwadratową głowę i to tak, jak jest po każdym występie, taki szum, jak po takiej głośnej dyskotece. Nie potrafiłem się w ogóle odnaleźć. 2 dni potrzebowałem na to, żeby się zalogować od nowa do życia. A przecież są obowiązki, trzeba zaprowadzić dzieci do szkoły, trzeba do przedszkola. Trzeba być zalogowanym w życiu codziennym. Pies na spacer, coś w ogóle. Absolutnie nie, ja w ogóle tego nie ogarniałem. Nie byłem w stanie, na szczęście moja żona jakby wiedziała, bo zna mnie, że ja potrzebuję chwilki. Jestem przebodźcowany. Każda jakaś taka informacja, że coś, ja muszę pojechać do... Nie wiem. Więc byłem zajęty tylko sobą i to było złe, przyznaję. Natomiast teraz dojrzałem do tego, że to jest tylko job. To jest tylko praca. Ja teraz przyjeżdżam, tak jak wczoraj przyjechałem w nocy. Graliśmy na Śląsku całą trasę. Była bardzo męcząca również, bo graliśmy po 2 spektakle i to jest dosyć wymagające. Zwłaszcza, że gramy premierowy program. Ja przyjechałem wczoraj do domu bardzo późno. Usiedliśmy z żoną na kanapie. Nie, że telewizor, że tutaj muszę coś poskrolować. Zrobiliśmy sobie herbatę i normalnie gadaliśmy. Zalogowałeś się do życia. Ale czy to jest mechanizm i taka sztuka, której można się nauczyć? Czy nauczyłeś się zarządzać swoją własną energią? Wiesz, kiedy
jedziesz, świadomość, bo musisz, jest ważna. A kiedy, jak nie musisz, się wyłączasz i sobie po prostu generujesz tę energię, żeby się nie wypstrykać z niej za szybko. Tak, no oczywiście mamy jakiś, myślę sobie, że mamy ten akumulator, on ma określoną ilość energii, czasami to spada, trzeba to trochę podładować, więc to są wspólne wyjazdy, podróżowanie, wtedy się, prawda, do ciepłych krajów świeci słońce, nie ma niczego, wyłączam wszystkie sytuacje, to jest tylko kawa, słońce, fajne towarzystwo i wtedy to się ładuje. Jadę na występ, oczywiście ta publiczność też mnie ładuje, no ale siłą rzeczy jestem nawet i fizycznie wypompowany. To są rzeczy, które muszę przyznać, że to jest tak, jak gram trasę, wracam, czuję się jak po maratonie, czyli na drugi dzień nie mogę chodzić, mam wszędzie zakwasy. Ja tak znam to uczucie. Oczywiście, że tak. Natomiast też nauczyłem się, żeby nie obarczać tym swoim uczuciem tego zmęczenia, albo to, że na przykład coś mi się może nie udało, a chciałem, zakładałem, żeby te problemy jednak sobie w głowie rozwiązywać. Chyba, że muszę przegadać to rzeczywiście z żoną, to wtedy sobie to przegadujemy. Ale nie, że częstuję, słuchaj, bo mi jest bardzo źle, jestem zmęczony. Bo teraz gram teraz taką trasę, a w teatrze? Nie, w ogóle nie. Ale Robert, jak wywołałeś sam zresztą temat zmęczenia po maratonie. Tak. I drugiego dnia. Tak. To zazwyczaj tego drugiego dnia jesteśmy zmęczeni, ale odczuwamy niemal tę samą satysfakcję, kiedy przekraczamy linię mety i dzień po radość jest ta sama. Czy ty, grając na scenie, będąc kabareciarzem, za każdym razem wracając z tej trasy, odczuwasz też tę samą radość, czy jednak gracie to samo? Wiesz co, czy to nie może być efektu znużenia, zmęczenia, że to ci już przestaje bawić? No, ile można opowiadać te same żarty? Właśnie. I na tym rzecz polega, jak zrobić, żeby się nie znudzić. Jest kilka części składowych. Po pierwsze, zawsze jest inna publiczność. Jesteśmy w innym miejscu. To są inni ludzie. To są ludzie, którzy poświęcają swój czas. I to jest wspólny mianownik kabaretu i teatru? Tak, tak, tak. Kasia? Przychodzą inni ludzie. Nie występuję w kabaret. Chociaż mieliśmy epizod, nie wiem czy pamiętasz, tak, na planie MTV. Tak, to było moje pierwsze takie spotkanie z kabareciarzami, było bardzo zabawnie. Pamiętam, to pamiętam. Lata temu, tak, oczywiście. Tak. Natomiast każdy spektakl to są inni ludzie, trochę inna miejscowość, też publiczność wyrobiona albo niewyrobiona. Często jest tak, to też nam daje jakąś przepustkę do tego, jak się na scenie zachowywać. To jest jedna rzecz. Więc my musimy być bardzo elastyczni, jak mawiał Bruce Lee, bądź jak woda. Nigdy nie gramy dwa razy tak samo spektaklu. Co więcej, tak jak mówisz, że mamy ułożone jakieś żarty. Właśnie nie. Wyrzucamy to do góry nogami, tak jak teraz tak, gramy. Tak, stawiać na improwizację? Tak, gramy od stycznia nowy program 2024, on się nazywa, Kabaret Parani Normalni. I postanowiliśmy kompletnie wszystko zmienić. To znaczy, że każdy występ zaczynamy inaczej. Przez 20 lat zaczynaliśmy występ od tego, że wychodzimy i mówimy: dobry wieczór Państwu, witam Państwa serdecznie, Kabaret Paranormalni. Ten, śmiętu, żart, a teraz sketch. A teraz zaczynamy od sketchu jakiegoś, który napisaliśmy. Dopiero potem improwizacja, dopiero i zapowiedzi, plus absolutnie obowiązkowo dialog z publicznością, który jest zawsze inny, bo publiczność inaczej odpowiada. Dzięki temu nie jest to nużące, jest to ciekawe i też wymagające, bo stawiacie w sytuacjach. No wczoraj nie było tego, dzisiaj to jest, więc musisz się odnaleźć. Nie? Oczywiście popełniamy błędy, zapominamy tekstu, gotujemy się, płaczemy na scenie, różne są sytuacje. Chyba ale to najbardziej jest... widownia lubi, co? Jak się gotujecie. Jak ludzie lubią, jak się pomylisz. Tak. Teraz wyszli troszeczkę z tych utartych szyn, nie? Więc to jest też fajne i to powoduje, że my po prostu się tym bawimy. A jak piszecie skecze? Bo przecież poczucie humoru każdy ma umiejscowione gdzie indziej. No tak. Jednych coś bawi, innych nie bawi. Jedni się czują obrażeni, a inni uważają, słabe to było. Więc jak wy zabieracie się do pracy? Co was bawi? I co więcej, czy wasze poczucie humoru w całym zespole jest podobne, czy jednak są różnice? Wiesz co, z poczuciem humoru to jest różnie, bo wiadomo, że każdy... Trudno też rozmawiać, to są gusta, o gustach się nie dyskutuje, prawda? Humor może być różny, taki, abstrakcyjny, polityczny, prawda, i tak dalej, więc my na początku od razu sobie ustaliliśmy, jakim humorem będziemy się posługiwać, co nas bawi, co nas obchodzi, a co nie, na czym się znamy, a na czym się nie znamy, więc absolutnie wyszliśmy też z założenia takiego. I to było lata temu, ale myślę, że i pielęgnujemy to do dzisiaj, że jeżeli zapraszamy na występ publiczność do Domu Kultury i przychodzi 500 osób, to tak jakbyśmy zapraszali kogoś w niedzielę na obiad. Zapraszamy. Swoją publiczność zapraszamy. Siadamy, proszę bardzo, serwujemy, proszę bardzo, to jest rosół, to są ziemniaczki i tak dalej. I teraz jako ty, jako gospodarz, musisz sprawić, żeby ci goście czuli się dobrze, komfortowo i wychodząc mówili: świetnie, do zobaczenia. Więc
unikamy rzeczy, które mogą poróżnić tych ludzi. Mhm. Polityka, oczywiście to jest świetny motor napędowy do tego, żeby zrobić sketch. Dużo się dzieje wciąż, co są nowe rzeczy i tak dalej. Od razu to odrzuciliśmy, mając tę świadomość, że załóżmy ci głosowali na tego, tak, ci na tego. Zależy, zrobisz w której części Polski i już oni się czują niekomfortowo. Ci jedni biją brawo, a drudzy... Więc unikamy tego tematu. Unikamy tematu seksu, religii. Staramy się nie używać wulgaryzmów, jak kiedyś powiedziała mi Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Kiedy my zaczynaliśmy, a ona była jurorką na takim festiwalu i potem to było takie najbardziej taka wisienka na torcie, kiedy można było się z jurorami spotkać i wysłuchać, co mają do powiedzenia. Myśmy mieli taki program, w którym pojawiały się brzydkie wyrazy i ona mówi do mnie: Robert, wy jesteście tak wyraziści, kolorowi, macie tyle fajnej energii i fajnych pomysłów, nie musicie sięgać po taką łatwiznę. Jakby, no tak. Czyli nie trzeba tego podkręcać, nie tak? Trzeba. Nie trzeba ściągać spodu. Albo nawet jeśli chcesz użyć brzydkiego wyrazu, to jedno takie słowo, ale powiedziane w odpowiednim momencie. Tak, uzasadnienie. Tak. I wtedy... Więc te skecze też, jak siadamy do jakiegoś pomysłu, z reguły taki pomysł już jest jakiś tam, siadamy, jak to napisać, no to mamy w głowie te wszystkie rzeczy, tego nie robimy. Nie mówimy o seksie, o religii, nie mówimy o polityce. To też nie jest śmieszne. Mamy jakąś taką sytuację. I jeżeli ktoś ma pomysł, no to rozpisujemy, jak jest, bo ktoś przynosi na przykład puentę, to jest w ogóle petarda, ale ta puenta zawsze jest najtrudniejsza, prawda? Albo, tak jak ostatnio zrobiliśmy, gramy to w nowym programie, to jest w ogóle super, to zapraszam Państwa bardzo serdecznie, petarda, uwaga teraz co powiem. Jedziemy samochodem w trasę i to było rok temu, kiedy już próbowaliśmy stworzyć, postawić nowy program, co jest dosyć trudne, bo 2 godziny premierowych rzeczy. Nie zawsze się udaje, żeby te wszystkie rzeczy, które napisane, od razu były dobre, raczej się nie udaje, dopiero potem trzeba z publicznością to zweryfikować. Właśnie, testujecie na żywym organizmie, co z publiką? Więc wsiedliśmy do samochodu i napiszmy sketch, ale o czym? Ja nie wiem o czym. Słuchajcie, spotkałem się dzień wcześniej z takim instruktorem od impro i on mówi: słuchajcie, po prostu napiszcie pierwsze zdanie, a potem do tego dopisujcie. Dokładacie, tak? Tak. No to jedziemy samochodem na jakiś występ, to jakie to pierwsze zdanie? Dzień dobry, czy zostałem rodziców? Zapisujemy. Dzień dobry, czy zostałem rodziców? I od tego zdania budowaliśmy kolejne i powstał sketch. Dołożyliśmy do tego muzykę, gramy w premierowym programie. Byli aktorzy z Teatru Dramatycznego teraz. Powiedzieli: doskonała rzecz, która powstała nawet trudno było powiedzieć, że zmierzamy do jakiejś puenty. Ona się pojawiła, po prostu była wynikiem tych wcześniejszych zdań. Albo sięgamy po najprostszą formę, czyli na przykład, że spotykam pana w taksówce i on mi coś mówi w sposób charakterystyczny, albo tak jak wiózł mnie pan na lotnisko rano, to była jakaś taka, nie wiem, 5:30, byłem po trasie zmęczony, usiadłem z tyłu, jedziemy i to było latem, więc już na podjeździe stał mój motocykl, pan zobaczył, że ja mam motocykl, więc poznał mnie i od razu zagaduje. Byłem kompletnie wypompowany po trasie, jechałem na lotnisko, no mój szwagier też ma taki motocykl, a który rocznik, a ile pali, a coś tam, a tutaj, no proszę, niech pan zobaczy zdjęcie, bo staliśmy na czerwonym. Ja mówię: no tak, ale nie byłem w stanie, wiecie, do większej rozmowy, prawda? Więc jak już wysiadałem, to mówi: wie pan co, ja myślałem, panie Robercie, że pan to jest taki śmieszny, a pan taki bucowaty. I to nie ma się co obrażać, bo to jest w ogóle od razu na scenę. Z tego od razu powstaje jakiś stand-up, doklejamy coś i nagle jest z tego jakaś przestrzeń do żartu, więc często tak powstają też te rzeczy. Boję się myśleć, co jest z prawami autorskimi. Ci, którzy są w busie, wtedy są współautorami. Ten, który jest w taksówce, jest tylko autorem tego sketchu. Jak to wygląda? Najlepszy, wiesz, jaki... Umawiamy się. Jaki scenariusz i w ogóle źródło inspiracji. Wystarczy poczytać sobie komentarze pod każdym artykułem swój własny temat. To prawda. Jak ty do tego podchodzisz? Czy to cię gasi? Czy to jest forma takiego gaslightingu, że podcina ci skrzydła? Czy właśnie wręcz przeciwnie? Może cię to śmieszy i myślisz: Boże, to w sumie jest zabawne, jakby to tak posklejać, zrobić z tego zgrabną całość. Że źródło inspiracji. No, wiemy, czym jest internet. Wiemy, z czym to się wiąże. Wiemy, jak piękny potrafi być internet, jaką potrafi mieć moc. Można w ciągu doby zebrać na przykład 20 milionów złotych, żeby uratować komuś życie, prawda? Bo są potrzebne na operacje. Internauci się po prostu są w stanie to zrobić. Z drugiej strony są ci ludzie, którzy piszą pod twoim każdym postem, zdjęciem rzeczy niefajne. Ludzie, którzy nie byli na występie, a go oceniają w sposób negatywny.
Jeżeli oceniają to w sposób negatywny, zawsze odpisuję, że zapraszam na występ, postaramy się następnym razem zrobić coś lepiej, żebyś był albo była zadowolona i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są też rzeczy, które są absolutnie niedopuszczalne, czyli tak zwany twardy hejt. Ja sobie z tym nie rozumiem, nie radzę. Próbuję to w jakimś sensie w głowie ogarnąć i szukać z tego, nie wiem, jakiegoś... Zrobić z tego walor? Coś. I nie wiedziałem, jak mam sobie z tym poradzić, ale koleżanka, która zajmuje się tymi sprawami internetowymi głębiej, powiedziała mi, słuchaj, Robert, załóżmy, że pod postem masz na Facebooku czy Instagramie masz 30 komentarzy, 40, obojętnie. One są wszystkie pozytywne, ale na przykład jeden albo dwa są negatywne albo na przykład hejtujące. Nie zajmuj się tymi, tylko zajmuj się odpowiedziami na te fajne, pozytywne. Więc ja w ten sposób postępuję. Oczywiście jest to dla mnie, nie mogę powiedzieć, że obojętne. No, prawda, jak ktoś pisze... Przepraszam, że ci się wtrącę, ale czasami na 30 pozytywnych komentarzy jest jeden negatywny. Tak. I z tego jednego media biorą sobie pożywkę i robią headline, że w ogóle masakra, tragedia, niewypał i tak dalej. I jest cały artykuł i dopiero na samym końcu jest napisane, no ale też były pozytywne przecież oczywiście, informacje tak. zwrotne. Więc wiesz, to jest taki mechanizm nakręcający też spiralę tej nienawiści, tego hejtu, obrażania ludzi. I pytanie, co możesz w takiej sytuacji zrobić? No bo ty sobie nie zatruwasz, ale inni podsuwają ci truciznę. Tak. Co możesz w takiej sytuacji zrobić? Ale też mówisz, zrobić? Sobie średnio z tym radzisz, więc może masz receptę. Tak. Co zrobić? Mam. Robić swoje. Robić swoje. No bo przecież nie będę się... Kiedyś Meryl Streep, ja pamiętam, że zapamiętałem te słowa i będę je nosił. Mnie nie obchodzi, co mówią ludzie. Ale to Meryl Streep, wiadomo, jaki to jest pułap. Bo każdy mówi co innego. Więc pełna świadomość tego, czym ja się zajmuję, co robię, jakimi emocjami się posługuję, czy zrobiłem coś złego, czy nie złego. Jeżeli złego, to się przyznam. Jeżeli dobre i ktoś mi pisze, że to jest złe, jakby, no nie może mnie to obchodzić, ani powodować, że ja będę przez 3 dni się zastanawiał. Wyobraźmy sobie, Abelard Giza w stand-upie to zrobił. To jest w ogóle petarda, że Sting otrzymuje jakiś hejt. Czy on w ogóle przez 3 dni, 4 będzie się zastanawiał, bo ktoś napisał do niego z Radomia, Jurek. Sting nie, ale Barbara Streisand po jednym takim występie, gdzie dostała jakąś negatywną informację zwrotną, przestała śpiewać przez 9 lat. Stwierdziła, to się nie nadaje się. Okay. Wrażliwość nas... No każdy inaczej, tak, oczywiście, ma że tak. zupełnie inną i jedni artyści się tym karmią i więcej dzieje się, mieli, fajnie, to ich nakręca. Są też tacy, którzy mają taką wrażliwość wysoką bardzo. Myślą sobie, nie, to jest w ogóle nie dla mnie, skoro ci ludzie tak myślą, to może mają rację, może ja się nie nadaję, może ustąpię miejsca komuś, kto jest lepszy. To w tym wiesz, filtrowaniu może pomóc trening? To... To są rzeczy, które przechodzisz gdzieś po drodze, no bo zupełnie inaczej, no teraz, kiedy po 20 latach, jakby podkreślam to, otrzymywania różnych... komentarzy, spotykania się z ludźmi. Dla mnie najbardziej miarodajne jest to, jak spotykam się z ludźmi po występie. To jest dla mnie, bo wtedy to jest żywy człowiek. Tak. Znaczy, jak spotykasz się z ludźmi w realu. Tak. Po występie ktoś przychodzi, albo na ulicy bardzo często. No, ja jestem człowiekiem rozpoznawalnym ze względu na ten kabaret. Więc bardzo często ludzie po prostu nie mają tej bariery, podchodzą i rozmawiają. Więc to jest dla mnie miarodajne. Jeżeli ktoś z jakiegoś konta, które sobie przed chwilą założył, napisze mi coś, to mnie nie obchodzi, bo to jest nieprawda. Prawdą jest dla mnie to, że spotykam się z kimś i ktoś mówi, tak jak było niedawno na przykład w teatrze, proszę pana, bo my przyjechaliśmy 400 km z mężem, żeby pana poznać, bo oglądaliśmy serial z pana ojcem i chcieliśmy po prostu tutaj dzisiaj być. Cudowne, ja mówię, niemożliwe. Ja mam nawet teraz, wiecie, stają mi włosy dęba. Mówię, ale jak? No tak. No nie było tu żadnej restauracji wokół, więc siedzieliśmy tutaj 2 godziny w samochodzie i pan idzie teraz. Ja mówię, no dzień dobry, to spotkajmy się. Waga takiego spotkania jest zdecydowanie ogromna. Większa niż 30 negatywnych, tak. hejtujących komentarzy. Spejkowy kąt, takich tak, nieistniejących. Tak, wiesz, no to jest, myślę, że tak jak powiedziała ta moja koleżanka, trzeba się odwrócić w tę stronę, a nie w tę. Te rzeczy oczywiście są krzywdzące, one mogą boleć, może bolą, w zależności od tego, jak ktoś mi powiedział, ja mam to w nosie, mnie to nie obchodzi. Gdzieś tam to z tyłu zostaje, mimo wszystko. Natomiast myślę, że to nie może być paliwem do tego, na jakie chodzimy na co dzień. Robimy swoje, znamy swoją wartość, ona się nie wzięła z kosmosu, trzeba było na to zapracować. W moim przypadku tak,
Ja mówię za siebie. To nie było tak, że ja nagle potrafię grać, mówić, świetnie bawić. Nie, ja musiałem 20 lat to robić, żeby być w tym miejscu, w którym z pokorą to mówię. Więc jak ktoś pisze, że nie podobało mi się na pana występie na przykład przedwczoraj, to pierwsze co, a czy pan był na tym występie? Nie. No to pozdrawiam serdecznie, tak? Zauważyłeś, jak rzadko w tej rozmowie używamy tego tytułowego stwierdzenia serio? Serio? Bo bardzo serio Robert podszedł do tego tematu, co nas oczywiście cieszy. Bo ty jesteś człowiekiem, który ma ogromne poczucie humoru, jesteś pozytywnie nastawiony do życia, ale kiedy są sytuacje, które wymagają od ciebie podejścia bardzo serio, to podchodzisz do tego serio. Sport jest też takim obszarem naszego życia, gdzie jeśli chce się być uczciwym wobec siebie, to trzeba podejść do tego serio. Bieganie długodystansowe, jeszcze przez moment tylko skupimy się na tym, ono jest chyba takim najlepszym wyznacznikiem tego, że serio się opłaci. Tak, ale tutaj dobrze wiesz, że tutaj nie ma drogi na skróty, nie możesz nikogo oszukać. Znaczy oszukujesz samego siebie. Dokładnie, jesteś tylko ty, no nawet jak biegniesz z kimś, to mimo wszystko biegniesz, no twoja głowa biegnie. To przygotowanie się do tego, żeby zrobić coś uczciwie, chociażby bieg maratoński czy triatlon, który robiliśmy, to wymaga pewnej dyscypliny, dużej dyscypliny, hartu ducha. Świadomości, no, wszystko, co jest związane z tym, że chcesz wziąć w tym udział, tutaj nie ma nic na skróty, nie możesz oszukiwać. Podchodzisz do tego na 100% albo nie podchodzisz, prawda? To się samo nie zrobi. Ja myślę, że sport w ogóle też, dzięki temu, że on jest w moim życiu, dzięki temu, że ja biegam, chociaż gdyby ktoś zapytał, co pan czuje, jak pan biegnie? Moja taka pierwsza myśl, to tak nie za bardzo mi się chce na przykład. Albo pierwsze 3 kilometry to w ogóle, czy jest jakaś mordęga w ogóle, dlaczego ja to robię? Biegnę i mówię, bo wiem, że za 3 kilometry pyknie i będzie już dobrze. Ale na początku jest mnie, o Jezus, dlaczego mi nie idzie? Ale po tych 3 kilometrach bierzesz głęboki oddech, bo biegnąc to też jest dość istotne, żeby co pewien czas ten głęboki oddech wziąć i dotlenić organizm. I to się nagle zmienia wszystko. Tak. Wszystko się zmienia. I to jest, zmienia się, dosłownie zmienia się wszystko. Absolutnie naturalnie w moim przypadku pojawia się uśmiech i świadomość tego, że biegnę i mogę to robić. Ja wychodzę z tego założenia, że ja się nie ścigam, chciałbym pobiec maraton mniej niż 4 godziny. Jak się uda, to super, jak nie, to trudno. Też nauczyłem się tego od ciebie, żeby bieg oglądać, tak jak w Nowym Jorku, co jest pewno marzeniem wielu biegaczy, kiedy biegniesz taki bieg maratoński, mijasz ten Nowy Jork, który wcześniej gdzieś może tylko, no nie wiem, w telewizji człowiek oglądał, albo jakiś film, albo biegniesz, jest Manhattan, tędy jeżdżą tylko samochody. Biegniesz, oglądasz, żeby go nie przegapiać, żeby się zatrzymać, zrobić sobie z kimś zdjęcie, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, żeby to też poczuć, a nie tylko się ścigać. Oczywiście ja to tak indywidualnie przeżywam. Odniosłem takie wrażenie, to było jedno takie wydarzenie, jeden taki moment, że ty aż za bardzo bierzesz do siebie to, żeby cieszyć się każdą chwilą. A to jest fajne. Dla obserwującego to też jest świetne. Opowiem o takiej jednej sytuacji, która zdarzyła się podczas naszego startu triatlonowego. Triatlon składają się na tę konkurencję 3 dyscypliny sportu, bo zaczyna się od pływania, później jest jazda na rowerze, na końcu bieg. Sprawa rozgrywała się w centrum Poznania, tak, właśnie podczas owego biegu. Robert na trasę biegu ruszył przede mną, był przede mną po prostu, choć startowaliśmy do pływania w tym samym momencie, bo to jest szybszy byłem w żabce. Start wspólny, tak jest. To tę przewagę utrzymał do pierwszych kilometrów biegu. A na ostatnich kilometrach biegu, to były na ostatnich 2 pętlach, to były 4-5-kilometrowe pętle, bo akurat wtedy mieliśmy do pokonania półmaraton, jeśli chodzi o biegową konkurencję. Ja oglądałem Roberta, który wiedziałem, że jest zmęczony, bo jak się mijaliśmy, to on mi napomknął, że jest lekko wyczerpany. Widziałem, ja cię dogonię. Jak podbiegasz do ludzi, do stewardów, do ludzi z ochrony, ale też i do ludzi, którzy po prostu zatrzymywali się, żeby zobaczyć ten wysiłek i też dopingować. I to jest piękne i to jest apel też do wszystkich, jeśli zobaczycie taki bieg czy rywalizację triatlonistów, podejdźcie i nagradzajcie ich brawami, bo to jest bardzo potrzebne. Motywujące również. To jest bardzo motywujące i to jest najlepsza energia i najlepsze, co możecie im dać. Widziałem, jak ty do nich podbiegasz, robisz sobie z nimi zdjęcia, zagadujesz do nich, będąc skrajnie wyczerpany. To prawda, tak było. To by się chciało.
chciało to robić. Ale wiesz, to też daje dodatkową energię. Zatrzymujesz się. Proszę pana, halo! No to ja zatrzymuję się i chwilę nawet zagadujemy coś. To, ja wiem, że to jest też złapanie odpoczynku, chwili odpoczynku, ale nie każdemu by się nawet chciało w ten sposób zagospodarować te chwile, o której się marzy. To są piękne chwile, bo ja przypomniałeś mi to. Ktoś stał przy sklepie, więc ja zrobiłem przez... Pytałem się, to tam pamiętam, że stała grupa policjantów, którzy... Przepraszam, o, to pan! No to zrobiliśmy sobie zdjęcie. Myślę, że to też powoduje, że taki bieg zapamiętujesz, taki start jako coś więcej niż tylko ten wysiłek fizyczny. Oczywiście na końcu jest ta nagroda, bo dostajesz ten medal, mówisz sobie w głowie, udało mi się, zrobiłem to, chociaż w przypadku triatlonu podchodzę do tego z ogromną naprawdę pokorą i dopiero w sytuacji biegowej, czyli to jest ostatnia dyscyplina, pojawia mi się myśl, może uda mi się to skończyć tak jak trzeba. Bo wiecie, sukces trwa chwilę, satysfakcja zostaje na zawsze. I ten medal jest tylko takim symbolem, ale waszej ogromnej satysfakcji z tego, czego dokonaliście poprzez ten wysiłek fizyczny. To jest... Medale to są w ogóle piękne sytuacje. Ten moment, kiedy przebiegasz linię maratonu, kończąc już ten wątek sportowy, to oczywiście ten moment przejścia przez linię mety jest tak wzruszający i każdy to przeżywa na swój sposób. Wiele osób płacze, ktoś tam nagrywa filmy, ja też nagrywam, nigdy te filmy nie publikuję, bo one się nie nadają do niczego. Ja próbuję, nie udaje się to. Ale w moim przypadku jest tak, że dostaję ten medal i każdy bieg dedykuje jakiejś osobie, która potrzebuje pomocy. To są pacjenci onkologiczni. Piękne. To jest w ogóle rzecz, która też powoduje, że ja mam dodatkową motywację i że traktuję to zupełnie serio, bo potem ten medal ściągam z szyi i zawożę tej osobie i mówię, że to jest symbol tego, że nie wolno się poddawać, że mimo trudności trzeba walczyć, próbować i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem jak, bo chyba najgorsze jest jakby mówienie komuś, wszystko będzie dobrze. Nie masz takiej pewności, ale ten medal jest czymś, taką małą cegiełką. To jest zamknięta energia w tym medalu, który po prostu przekazujesz w prezencie komuś, kto może po prostu... Więc to jest dla mnie też szalenie ważne i wzruszające też dla mnie samego, że coś robię tu, ale nie tylko dlatego, żeby sobie pobiec, pooglądać, tylko że ten medal komuś mogę dać. I to mnie też fajnie nakręca. Teraz lecimy do Nowego Jorku w listopadzie, bo tam się odbywa maraton. Też już mam taką osobę, dla której to podchodzę do tego już poważnie. Biegam, trenuję, schudłem, prawda? Nie wiem, czy widać to jest... Tak, widać. Jesteś wycieniowany. Dziękuję bardzo. A praca z młodzieżą daje ci satysfakcję? To jest super sprawa. Praca z młodzieżą polega na tym, w moim przypadku, że ja z lata temu założyłem fundację, która nazywa się Ściernisko. W związku z tym, że ja pochodzę z małej miejscowości, to jest, zawsze mówię, że tam jest 1000 mieszkańców, jedno skrzyżowanie, kościół, remiza, cmentarz i dom mojego ojca. Sieniawa Żarska, tak. I zawsze moim największym marzeniem było to, żeby tam przyjechać z kabaretem. Nie ma tam takiego miejsca, więc znaleźliśmy takie miejsce na łące, profesjonalna scena, nagłośnienie, oprawa i tak dalej, i tak dalej. Zebraliśmy z tego jakieś pieniądze, a potem się zastanawiałem, co mamy z tymi pieniędzmi zrobić. Więc fundacja, więc równy start dla dzieci z mniejszych miejscowości, więc kolonie edukacyjne, jakiś sprzęt do szkoły, czy pomoc dla kogoś bezpośrednio, dla jakiegoś dzieciaka, żeby te dzieci miały równiejszy start, bo też jestem z takiej małej miejscowości. A teraz jest taki fajny projekt, z którego jestem bardzo dumny. Jeżdżę pro bono. I spotykam się z dzieciakami w domach kultury, tak jak było w Błoniu w tamtym tygodniu. To też jest wyzwanie i trema 300 młodych, druga, trzecia klasa liceum. Ja sobie z nimi siedzę i rozmawiamy o różnych rzeczach. O tym, że należy pielęgnować pasję, mieć marzenia. O tym, jak należy zachowywać się na scenie, jak okiełznać tremę, stres i tak dalej, i tak dalej. To są fajne rozmowy dwugodzinne, które też dają mi bardzo fajną, pozytywną też energię. Wychodzimy z tego naprawdę uniesieni. Nie masz takiego wrażenia, że tymi wszystkimi rzeczami, które robisz na różnych płaszczyznach, w różnych obszarach, tak naprawdę chcesz dać przykład. W tym przypadku to jest bardzo dobry przykład. Dać go szerokiej publiczności, ale dać go też najbliższym. Mówię to też myśląc o sobie, jeszcze tylko już zupełnie zamykając klamrę maratońską. Dla mnie najbardziej wzruszającym momentem w mojej biegowej, amatorskiej karierze był moment, kiedy przekraczałem linię mety z moim synem. Kiedy on biegł pierwszy raz, to działo się w Nowym Jorku, finiszowaliśmy w Central Parku. To był jeden moment, a drugi, kiedy zgubiliśmy się na trasie i on wbiegł przede mną na linię mety.
I ja później widziałem w serwisie takim foto, możesz kupić zdjęcia i filmiki, które są rejestrowane, jak on biegając płacze. Nie ma niczego piękniejszego. Nie ma niczego piękniejszego. To jest cudowna rzecz. Ja chciałem powiedzieć, że my razem biegliśmy w 2017 roku. Biegłeś z Frankiem. Mieliście koszulki, Maciek, Franek, takie tak. pomarańczowe. Ja się też wtedy zgubiłem, miałem kontuzję. I pamiętam, że wtedy dogoniłem was i wbiegamy razem do Central Parku, widzę linię mety i biegniemy razem, byliśmy drużyną. I ja wtedy pomyślałem sobie, jakie to jest szalenie ważne, nie mówiłem ci tego jeszcze, jakie to jest szalenie ważne, żebyście razem w tę metę wbiegli, a nie ze mną. I ja wtedy zostałem z tyłu i byłem świadkiem tego cudownego widoku, kiedy wy, trzymając się za ręce, wbiegliście na metę. Maciek, to było naprawdę... To są takie momenty z maratonu, które przywozisz, oprócz medalu w sercu, które zostają na zawsze. To było cudowne i fajne, piękne. Na 50. twoje urodziny mamy taką niespodziankę biegową, bo chcielibyśmy razem z tobą pobiec. Mówię chcielibyśmy, bo ja, Franek, ale też Julek, który w czerwcu skończy Super. 18 lat i też ma taki pomysł, żeby będąc już pełnoletnim, przebiec maraton. I jeśli uda nam się to zrealizować, że nas trzech pobiegnie z tobą, to będziemy zaszczyceni na twoje 50. urodziny i bardzo dobrze byłoby, żebyś nie został z tyłu i później dołączył do nas dopiero na 30. kilometrze. Będziemy się trzymać razem. Ale bardzo się cieszę. To jest za chwilę, bo to w listopadzie. Tak. Pod warunkiem, że twoja żona poleci razem ze mną i będzie w teamie wsparcia. Będziemy kibicować. A to jest bardzo ważne. Ten team jest bardzo ważny. I o to chciałam zapytać. Twoja żona kibicuje ci przez całe wasze małżeństwo i jest obok ciebie. Wspiera cię może w niewidzialny sposób, bo kiedy ty robisz karierę na scenie, ona jest w domu i zajmuje się waszym ogniskiem domowym, do którego ty wracasz, żeby naładować akumulatory. Czy postawiłeś jej już pomnik? To jest... Rzadko mówię o tym. Też staram się też nie odkrywać tych wszystkich kart, ale myślę sobie, że wielu rzeczy, które teraz mam, które mógłbym nazwać jako jakiś sukces, popularność, czy ten kabaret, czy teatr, czy miejsce, w którym jestem, czy to, że pracowałem w jednym, drugim, trzecim radiu, że mogłem tam być, że poznawałem jakieś osoby, że dostąpiłem tego, że udało mi się spełnić jakieś marzenie, że mogłem iść w stronę tego marzenia, z pełną świadomością muszę powiedzieć, że to by się nie udało, gdyby nie Monika, gdyby nie jej wsparcie, gdyby nie jej cierpliwość, bo ja mam trudny charakter, jestem też cholerykiem, mam to z domu, odpalam się po 4 sekundach, jakby wracam do siebie i mówię, dlaczego za mną 4 miejscowości płoną, bo ja właśnie tam przeszedłem. Więc to jest też tak, że ona ma ogromne pokłady wyrozumiałości dla mnie. Czasami, kiedy już nie może, to po prostu mi mówi, zatrzymaj się, już więcej nie mogę, zrób coś, bo razem po prostu padniemy. Więc myślę, że jest moim dopełnieniem. To nie jest tak, że to, co mam, czego dokonałem, przepraszam, no w moim mniemaniu jakiś taki mój dorobek artystyczny, czy w ogóle to, jakim jestem człowiekiem, to nie jest tylko moja zasługa, to jest zasługa jej, taka, że ona zawsze była, że miałem w życiu trudne momenty, zakręty, z którymi nie potrafiłem sobie poradzić, momenty na przykład 2-letniego wyłączenia się, nie potrafiłem się jakby włączyć z powrotem w życie artystyczne, jakieś... I ona zawsze była w takich momentach, więc razem dorastaliśmy jako młodzież, bo się poznaliśmy w szkole średniej, cieszyliśmy się z sukcesów, ale też płakaliśmy, kiedy nam się nie udawało, przeżywaliśmy wspólnie trudne momenty, tragedie czasami osobiste, ale zawsze z tą samą myślą, że idziemy do przodu, że jutro zaświeci słońce, że jesteśmy... Kiedy się poznaliśmy w 91 roku, 3 września o 17:20 w internacie na ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze, to był wrzesień i w październiku już chodziliśmy za ręce i mówiliśmy sobie, przysięgam, że się razem zestarzejemy. I to jest rzecz... Wiadomo, życie ma różne ścieżki i nie zawsze musiałem poprostować pewne ścieżki, żeby iść teraz z pełną świadomością. No ale mam w końcu 50 lat, więc już trochę wiem więcej niż kiedyś. Więc to jest ta osoba, bez której
chyba nawet nie umiałbym nic robić, cieszyć się. To jest tak, jak jedziesz w jakieś cudowne miejsce. Jest to najpiękniejsze miejsce na świecie. Nie wiem, oglądasz i coś nie gra. Co nie gra? Nie ma tej osoby, z którą możesz to oglądać. To jest... Ja nie wychodziłbym na scenę, nie cieszyłbym się, nie kłaniałbym się w teatrze, nie poszedłbym do radia, gdybym tej radości nie mógł z nią podzielić. Ona jest też dzięki niej, no bo to jest człowiek, który po prostu... jesteśmy tak po pół, jest moim dopełnieniem. Wiesz, jak to się nazywa? Miłość. Tak. Przepraszam, takie długie zdania, ale tak chciałem zawrzeć w tym tak. Pięknie miłość. Powiedziane. Pięknie. Czego życzyć Robertowi Motyce w roku jego 50. urodzin? Nieustającej radości i optymizmu. I zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze. Żeby się nie poddawał, żeby w trudnych momentach wierzył w siebie, żeby nie odpuszczał. I żeby każdego dnia budził się z tą zasadą pięciu palców i doceniał to, co ma. W takim razie życzymy ci tego bardzo serio. Dziękuję. Serio? Pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o kciuku w górę, o komentarzach i bądźcie z nami, bo my jesteśmy z wami. Robercie, jeszcze raz wielkie dzięki. Wielkie dzięki. Dziękuję za zaproszenie. I pamiętajcie codziennie rano zasada pięciu palców i ćwiczenie z H. Ha. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.